Dzień dobry, dzisiaj gościem OX.pl jest Michael Morris Twarowski, zgadza się? Zgadza się. Witam Państwa, cześć Jacku. Będziemy mówić o Twojej najnowszej książce. O dziejach Księstwa Cieszyńskiego. Ty byś mógł powiedzieć... Mogę nawet zaprezentować, wprawdzie O, właśnie. Prawdopodobnie będzie to rewers, znaczy odwrócone, lustrzane odbicie, ale myślę, że okładka jest na tyle cieszyńska i książęca, że łatwo skojarzyć wizualnie, o co chodzi. Dobrze, tak. I w środku rozumiem, że są te dzieje, czyli co konkretnie? Od jakiego fragmentu, od jakiego momentu do którego? Jeśli chodzi o, tak mówiąc poważnie, o zakres chronologiczny tej książki, to zaczyna się w roku 1290, kiedy Księstwo Cieszyńskie powstaje i kończy się na roku 1920, kiedy Księstwo Cieszyńskie tak definitywnie znika z mapy i po tym roku Księstwo Cieszyńskie przestaje być jakimkolwiek określeniem realnego bytu, tylko jest bardziej określeniem czegoś, co już było, czyli należało do przeszłości. Stąd tytuł jest Dzieje Księstwa Cieszyńskiego, jako opowieść o pewnej strukturze, strukturze jednostce politycznej, administracyjnej czasami, więc niestety w tej książce nie będzie opisu plemienia Gołęszyców, czyli i grodzisk Międzyświeciów, Kocobędzu i tego, co się wydarzyło przed rokiem 1290. I tak samo nie będzie niczego, co się wydarzyło po roku 1920, czyli nie będzie poruszonej kwestii, nie wiem, Zaoldzia 38 roku, II wojny światowej, czy historii bardziej współczesnej. Jest to bardzo świadoma książka, jeśli chodzi o zakres i tematyczny, i zakres chronologiczny. Co ciekawego w niej znajdziemy? Oprócz oczywiście gratki dla wszystkich, którzy interesują się historią naszego regionu, ale tak dla laika, który tak naprawdę z historią miał do czynienia ostatnio w szkole, a w tym momencie chciałby sięgnąć po tę twoją pozycję, to co tam znajdzie? Zanim odpowiem na pytanie, jeszcze chciałem powiedzieć, że słowo laik, znaczy bardzo dobrze zadałeś to pytanie, ale chciałem zastrzec, że ja nie jestem z tych osób, które piszą o historii i dzielą czytelników na ludzi, którzy, nie wiem, studiowali historię, czy się zajmują twardo, mocno historią, a ludzie, którzy lubią czytać książki historyczne jak każdą inną książkę, traktując, że książka historyczna konkuruje z inną literaturą faktu, czy w ogóle z literaturą piękną. Jest to książka napisana do wszystkich, dla wszystkich, którym temat Księstwa Cieszyńskiego jest bliski. Nie jest to podręcznik, ani nie jest to zestaw podstawowych faktów, albo tylko podstawowych faktów i dat, bo to tak naprawdę wystarczy wyciągnąć smartfona, zgooglować i od razu mamy listę książąt cieszyńskich, i listę podstawowych wydarzeń, które być co do niektóre wydarzenia co do interpretacji wzbudzają jakieś dyskusje, ale powiedzmy te kanoniczne postacie i kanoniczne kamienie, znaczy kanoniczne kamienie milowe w dziejach Księstwa Cieszyńskiego bardzo łatwo wymienić. Tym bardziej, że w internecie mamy dostępną na przykład kilkutomowe dzieje Śląska Cieszyńskiego w PDF-ie, które też sobie można ściągnąć. Książka jest książką autorską, czyli to jest pierwszy raz, że przychodzi jeden autor i przedstawia swoją wizję pewnego rodzaju dziejów Księstwa Cieszyńskiego od roku 1290 do 1920. Jest to książka bardzo przemyślana pod względem struktury, że rzeczy ważne mieszają się z tymi rzeczami, które być może uchodzą za mniej ważne. Stąd znajdziemy oczywiście rozdziały poświęcone wszystkim piastowskim władcom Księstwa Cieszyńskiego, bo książka jest podzielona na dwie księgi. Co do zasady pierwsza księga jest piastowska, opowiada o czasach piastów cieszyńskich, druga o czasach tak zwanych habsburskich. I w tej drugiej księdze mamy już twardy podział problemowy, ale obok takich rzeczy, których się w ciemno można spodziewać, czyli kwestie polityczne, kwestie językowe, czy kwestie wyznaniowe, są duże rozdziały, są takie mikrorozdziały, wręcz kapsuły, które są poświęcone różnym drobiazgom, ale one też są ważne, jak chociażby kwestie psów policyjnych w Księstwie Cieszyńskim, moment wprowadzenia uprawy ziemniaków w Księstwie Cieszyńskim, pewne elementy stroju ludowego, jak czerwone pończochy, które były najbardziej charakterystycznym elementem, że niemal wszyscy podróżnicy, którzy opisywali
strój, wygląd mieszkańców tego regionu w XIX wieku. Te czerwone pończochy, zwłaszcza w pierwszej połowie XIX wieku, te pończochy zawsze im wpadały w oko. Jest też rozdział, który nazwałbym rozdziałem klimatycznym, czyli jak mieszkańcy Księstwa Cieszyńskiego walczyli z żywiołami, w szczególności z pożarami, z powodziami, które w szczególności dawały się we znaki. Jest to książka, która jest literaturą historyczną w tym znaczeniu, że miałem ambicje, żeby to było fajna książka do czytania, dla przyjemności po prostu. I jeśli chodzi o warstwę merytoryczną, to wszystkich czytelników mogę uspokoić, że każda informacja jest zaopatrzona w przypis. Przypisów jest multum, ale to jest bardzo dobra rzecz, że jeżeli ktoś chce później zgłębić w temat, to od razu wie, gdzie szukać poszczególnych informacji, jeżeli jakaś rzecz go zainteresuje, i przy okazji też widzi, skąd wziąłem ja informacje na poszczególne tematy, żeby też zobaczył trochę tą kuchnię i ile rzeczy trzeba było sprawdzić, że to nie jest proste streszczenie dziejów Śląska Cieszyńskiego wydanych przez Starostwo Powiatowe i tylko ograniczą chronologią, tylko to jest rzecz napisana od początku do końca przez osobę, która się tą historią naszego regionu, czy dziejów Księstwa Cieszyńskiego zajmuje ponad 20 lat. I jest tam wyważone rzeczy ważne i te drobniejsze, i też są wyważone rzeczy, które można znaleźć w publikacjach innych autorów, plus rzeczy, które samemu udało mi się wydrapać w różnego rodzaju archiwach. A długo zajęło ci pisanie tej książki? A czy pisanie samej książki fizycznie zajęło 2 lata od momentu, kiedy zacząłem pisać tę wersję dziejów Księstwa Cieszyńskiego, ale gdzieś ten pomysł chodził mi po głowie, i wstępne szkice czy zarysy spisu treści pochodzą już sprzed 10 lat, ale podświadomie można powiedzieć, że materiały zbierałem 20 lat, bo kumuluje, znaczy nie jest tutaj, jakby udało mi się powstrzymać coś takiego, że ta książka nie zawiera wszystkich faktów o Księstwie Cieszyńskim, bo musiałaby liczyć się chyba z kilkadziesiąt tomów, i nie zawiera też wszystkich rzeczy, które znalazłem fajne, związane z dziejami Księstwa Cieszyńskiego, bo one są rozsiane w innych publikacjach czy tekstach bardziej popularnych. Ale można powiedzieć tak w skrócie, że 20 lat zbierania tego materiału nieświadomie do tej książki, 10 lat kiełkowania pomysłu o tej książce i 2 lata poświęcone na pisanie tej książki. Jestem bardzo zadowolony, że to jest ten moment w moim życiu, że ta książka się ukazała, że mam jakieś już doświadczenie badawcze, trochę dłuższe, i mam za sobą kilka innych książek, więc też już nauczyłem się, tak mi się wydaje, jak się powinno pisać książki historyczne, czy też może znalazłem swój własny głos jako autor książek historycznych. Mhm. Tak, tym bardziej, tak jak powiedziałeś, to już jest kolejna na twoim koncie, a dokładnie to która? 7., 6? Znaczy liczę to albo 8., albo 9, ponieważ mam w dorobku jedną taką broszurę liczącą około 100 stron i mam kłopot z klasyfikacją. Ja wiem, że to brzmi strasznie pretensjonalnie, że nie jestem w stanie policzyć książek, które są sygnowane moim nazwiskiem, ale rzeczywiście jest przykład tej broszury, którą sam nie wiem dokładnie jak zaklasyfikować po prostu, czy to jest pełnoprawna książka, czy nie, bo zawsze książka, i też tak też sobie liczę, że to musi być coś, co ma kilkaset stron, jest w miarę duże na półce, więc tak licząc to będzie 8 książka. A w dziejach Księstwa Cieszyńskiego jest coś o pani Lukrecji, Elżbiecie? Tak, jest cały rozdział poświęcony Elżbiecie Lukrecji. Powiedzmy, model czy struktura tej książki jest taka, że czasy piastowskie, które zwłaszcza te czasy wcześniejszych książąt są, no jest mniej źródeł po prostu, są opisane, i tym bardziej, że to władcy kreowali trochę Księstwo Cieszyńskie i to za sprawą władców ono miało takie, a inne granice, bo w czasach piastowskich Księstwo Cieszyńskie zmieniało swoje granice i przez pewien czas na przykład połowa Bytomia czy połowa Głogowa była w granicach Księstwa Cieszyńskiego, ale był taki krótki okres, że nawet Skoczów się znalazł poza jego granicami, bo jak książęta byli zadłużeni, się wyprzedawali na maksa, to przez krótki okres czasu, ale nawet Skoczów i Strumień, tak zwany kompleks dóbr skoczowsko-strumieńskich, znalazło się poza granicami wąsko rozumianego Księstwa Cieszyńskiego. Elżbiecie Lukrecji jest cały rozdział, ostatni rozdział dotyczący czasów piastowskich, ponieważ no, była to ostatnia piastówna rządząca Księstwem Cieszyńskim. Tak, moja ulubiona. Dobrze. Dodam, że w sumie, znaczy nie dziwię się, bo wydaje mi się, że jest największy potencjał fabularny, czy
Najciekawsza jest jej historia, bo po pierwsze jest dużo źródeł, możemy sobie o tej kobiecie władczyni powiedzieć bardzo dużo też na temat jej życia prywatnego, a jednocześnie była osobą taką bardzo trudną do prostego sklasyfikowania, bo była wychowana jako protestantka, ale musiała przejść na katolicyzm, bo jej ojciec zmienił wyznanie. Kiedy Europę ogarnął szał wojen religijnych, wojny 30-letniej, ona starała się rządzić w duchu tolerancji wyznaniowej. I w zasadzie sytuacja była taka, że księstwo cieszyńskie chcieli zgarnąć już bezpośrednio Habsburgowie, a ona była w stanie rzucić wyzwanie samemu cesarzowi i przyjechać do Cieszyna i przejąć rządy w księstwie cieszyńskim, więc była to postać naprawdę niezwykła i której życie jest po troszku uniwersalne na tej zasadzie, że nie jest to władczyni, która coś tam zrobiła, nadała, nie wiem, komuś jakiś przywilej czy założyła jakąś miejscowość, ale jest to osoba, której widzimy, że potrafiła podejmować różnorakie wyzwania w tym strasznym wieku XVII i była bardzo uparta w dążeniu do celu i też widzimy ją jako coś więcej niż tylko postać historyczną. Więc tak. Jeśli chodzi o tą Elżbietę Lukrecję, to rzeczywiście twoje skojarzenie, że to jest najbardziej interesująca postać z grona tych piastów cieszyńskich, w zupełności podziela. Jeszcze tylko czekać, aż jakaś ekipa telewizyjno-filmowa zajmie się tym tematem, który opisałeś i powstanie taki, żeby posłużyć się tym tytułem, który teraz jest dość głośny, The Crown, ale w wersji naszej właśnie księstwa cieszyńskiego na podstawie twojej książki. Może tak będzie. Może tak będzie. Nie, chciałbym zdecydowanie, to jest naprawdę super rzecz, kiedy rzeczy związane z historią księstwa cieszyńskiego gdzieś trafiają do szerszego obiegu. No, takim cudownym przykładem jest książę Przemysław Nosza, który no, gdzieś tam wszyscy wiedzieli, kojarzyli go z tumby nagrobnej w kościele świętej Marii Magdaleny, ale od kilku lat, w czym duża zasługa jest Władka Żagana, książę Noszak, stał się postacią, która coś już mówi. Powiedzmy, że jest już takie, że jak wymieniać jakieś postacie historyczne z czasów średniowiecza u nas na terenach dawnego księstwa cieszyńskiego, to gdzieś obok tego Mieszka, Chrobrego, Jagieły, to ten Noszak już zaczyna być wymieniany jednym tchem. I byłoby cudownie, że kiedybyśmy rozmawiali, nie wiem, o czasach XVII wieku, który też przynajmniej dla pewnych pokoleń popkulturowo funkcjonował za sprawą trylogii Sienkiewicza i przede wszystkim jej ekranizacji, żeby też tak obok tych postaci historycznych, czy też historycznych, ale które doczekały się jakiejś literackiej wersji, czyli Wołodyjowskiego, Kmicica Skrzetuskiego, czy króla Jana Kazimierza, czy Hetmana Czarnieckiego, żeby ta księżna Elżbieta Lukrecja też była wymieniana jednym tchem, kiedy przyjdzie nam sobie wyobrazić wiek XVII. Tak. Byłoby super. Tego sobie życzmy. I bardzo dziękuję za rozmowę. Niestety czas programu jest ograniczony, ale oczywiście odsyłamy Państwa do publikacji Michaela Morrisa Twarowskiego i do tej szczególnie książki, bo myślę, że jest to ciekawa lektura. Ja na pewno zajrzę i jest to też dobry taki pomysł na prezent, tak mi się wydaje. Niekoniecznie bożonarodzeniowy, bo do niego jeszcze daleko. Ale z tak, każdej znaczy ja bym sobie tak pozwolił. Tak, pozwolimy sobie tak dodać troszeczkę reklamowo wręcz, że Dzieje Księstwa Cieszyńskiego. Jestem bardzo zadowolony z tej książki. Autorzy nie powinni generalnie chwalić swoich książek. Pod względem merytorycznym czy warstwy faktograficznej to Państwo mogą być w zupełności spokojni o jakość tej książki, bo jeszcze konsultowałem ze swoimi starszymi kolegami z cechu historycznego i pod względem dokumentacyjnym jest naprawdę tip-top, ale zrobiłem wszystko, żeby ta książka dała się czytać i zachęcałbym Państwa, że przykładowo w księgarni którejś cieszyńskiej, ewentualnie jeżeli Państwo nie są zdecydowani, czy to jest ta książka historyczna i taki styl, to zerknąć do wstępu, bo wstęp się zaczyna w Szanghaju w 1919 roku i takiego wstępu książki, która ma w tytule Dzieje Księstwa Cieszyńskiego, raczej nikt by się nie spodziewał i mam nadzieję, że na kartach tej książki kilka jeszcze fajnych niespodzianek czeka, nawet na osoby, które historia regionu jest znana lepiej niż powiedzmy osobom, które się tym za bardzo nie interesują. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Michael Morris-Twarowski był naszym gościem. Dziękuję Jacku. Dziękuję Dziękuję Państwu.